następnej, ale degustacji. Tym razem piwo z browaru Stu Mostów. Shops. Kapselek jest taki, z logiem browaru, a pod spodem jest... piwo, tak? Okej. Na butelce za dużo nie ma. Jest to piwo z serii Wrocław. Zawiera słód pszeniczny jęczmienny, 4,8% alkoholu. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane, mętność i ostre są naturalnymi cechami produktu przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu. I tyle się dowiedzieliśmy. Shops. No to musiałem sięgnąć do ich strony. No i tam to jest zawsze dużo poopisywane. Shops. Pszeniczny symbol Wrocławia ważony był już w XVI wieku. Uznawany był za jedno z czołowych piw ówczesnej Europy. Historia tego piwa urywa się przeszło dwa wieki później, a do dnia dzisiejszego nie zachowała się żadna receptura. Wraz z międzynarodowym zespołem odtwarzam ten styl, bazując przede wszystkim na opisach kronikarskich smaku tego piwa i wiedzy na temat dawnego piwowarstwa na terenach Dolnego Śląska. Piwo posiadało unikatowy, miodowo-muszkatołowy aromat, było oszczędnie chmielone, więc charakteryzowało się znaczną słodyczą, kontrolowaną przez kwaśność pochodzącą od bakterii kwasu mlekowego, bytujących w porach dębowych beczek, w których fermentowało i leżakowało. Dużo. Chmiele. Zdecydowaliśmy się użyć niemieckiego chmielu Tetanger. Chmiel ten nadaje się zarówno do chmielenia na gorączkę, jak i aromat. Ma przyjemny ziołowo-kwiatowy aromat. Okay. Ekstrakt 14,5, alkohol 4,8, IBU 15. Składniki: słód pszeniczny, słody jęczmienny pilzneński, Caramel Hell, Caramel Red, melanoidowy, słód pszeniczny, czekoladowy. No i chmiel. Goryczkowy lomik. To co oni w końcu użyli? No dobra, no lomik polski. No i tyle. Więcej sobie, że tak powiem, doczytacie, bo tego jest od groma. Przez to mi upadła całkiem piana. Ale wiecie co? Piana opadała gwałtownie od razu. Także, jak widzicie, piwo jest barwy złotej, ale jest mętne, przez to jest, ma taką lekko pomarańczową poświatę. Może wchodzi lekko w bursztyn, ale ja wiem. Piana też była nie biała, tylko lekko kri, nawet złota troszeczkę, gdzieś tam. Aromat. Aromat jest bardzo niewielki, szczerze mówiąc. Lekka słodowość. Takie jakby... jakby chleb. Jakby coś. Troszkę miodu. Lekka jakaś przyprawowość. No to może tam gałka muszkatołowa. No dobra, to spróbujmy. Przyjemne, ciekawe, bardzo zbalansowane, zaokrąglone takie. Ciało wydaje się średnie, słodowość, lekka chlebowość, jakieś takie nutki lekko słodkie, miodowe. Zdecydowanie od razu jest lekka strona kwasowa ukazana. Ale nie jest ona jakoś wybitna, po prostu jest lekka kwasowość, nie tyle. Także ogólnie piwo jest ekstremalnie, bym powiedział, nawet pijalne, bardzo odświeżające, ale zdecydowanie w innym charakterze niż Hefeweizen. Jest bardziej
proste jakby, bardziej jednolite. Bo ponieważ mamy ładną, gładką słodowość, nie ma jakiejś dużej ziarnistości od tej pszenicy. Fajna taka lekka, słodkawa miodowość. Później przyprawy, ale nie ma goździka żadnego. Właśnie jest taka, no to chyba właśnie ta gałka muszkatołowa, bo jest taka przyprawowość. No i goryczka, która jest naprawdę minimalna, minimalna. Nie trzeba się doszukiwać tych ziołowych akcentów. No ale jest. Bardzo przyjemne, bardzo zbalansowane, delikatne, ale za to bardzo odświeżające i niesamowicie pijalne. Piwo pszeniczne. Fajna propozycja. Coś ciekawego. Takie piwowarstwo historyczne troszeczkę. Ale mi się wydaje, że to piwo samo w sobie się nie obroni, nie będzie jakimś wielkim hitem niestety. Ale bardzo fajnie się je pije. Bo ja tu widzę od razu konkurencję z pszenicznymi lagerami. Czy w ogóle z lagerami, czy z Golden Ale. Które są czystsze, a przez to jeszcze bardziej odświeżające. A to ma pewną głębię, ma słodowość, jest takie miluśkie, przaśne może powiedzmy. Fajne, podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Mi się wydaje, że warto spróbować docenić wysiłek piwowara. No, bo tu jest taka archeologia piwowarnicza, szczerze mówiąc, zrobiona. Fajne, bardzo mi się podoba. Ale no, sukcesu to nie wróżę jakoś takiego. Jeśli chodzi o styl, który miałby na przykład powstać od nowa i świętować sukcesy, no nie. Ale ciekawostką to jest, bardzo fajne. Mam nadzieję, że film się wam podobał, tak jak podobało mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwonku, który będzie wam przypominał każdy nowy film na kanale, tak że będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie.